Dzień dobry, Jacek Kubera. Pracuję w Instytucie Zachodnim. Jestem dyrektorem zarządu Fundacji Naukowej imienia Floriana Znanieckiego i chciałbym w skrócie powiedzieć o głównych założeniach teorii Floriana Znanieckiego. Prace socjologiczne Floriana Znanieckiego są w ścisły sposób powiązane z jego poglądami filozoficznymi, dzięki którym dał się poznać jako neokantysta oraz zwolennik pragmatyzmu i racjonalizmu. Rzeczywistość społeczna, zdaniem Znanieckiego, składa się ze wzajemnie powiązanych systemów społecznych, które można analizować na czterech poziomach, w zależności od tego, jak bardzo złożony jest dany system. I tak pierwszym primarnym poziomem, od którego badacz społeczny powinien rozpocząć swą analizę, są relacje społeczne, czyli interakcje. Później mamy role, czyli zintegrowane relacje między jednostką a kilkoma innymi. Następnie grupy społeczne stanowiące integrację ról wykonywanych przez większą liczbę ludzi oraz po czwarte, dopiero na końcu, czwartym poziomem są społeczeństwa, różne typy społeczeństw, czyli zintegrowanych grup. Należy podkreślić, że to działanie jest nieodłącznym elementem każdego systemu społecznego. System Znaniecki rozpatruje jako aksjonormatywny ład kulturowy, który poszczególnym wartościom, na przykład przedmiotom, obiektom, ideom, wytworom kultury, ale też i innym ludziom, przypisuje określone znaczenie, czyli wzory działania wobec tych wartości. Jak twierdził Znaniecki, każdy system zawiera pewne standardy aksjologiczne, które uczestnicy systemu mają stosować we wzajemnej ocenie i ocenie systemu jako całości, jak również pewne normy, którymi mają się kierować w swych działaniach. Systemy społeczne nie determinują jednak postępowania jednostek, ale jedynie mocniej lub słabiej sugerują im, jak w danej sytuacji powinny się zachować. Wybór w zgodzie z jakim ładem aksjonormatywnym działać oraz jak należy interpretować proponowane przezeń wzory dokonywany jest przez samą jednostkę w interakcji z innymi podmiotami i w kontekście jej przeszłych i dostępnych w świadomości doświadczeń. Z tego założenia wynika kluczowe dla socjologii Floriana Znanieckiego pojęcie współczynnika humanistycznego. Dane, które dostępne są socjologom, to działania, to doświadczenia. Te dane są ważne dla socjologa, ponieważ są czyjeś i o tyle są ważne, o ile są czyjeś. Dzięki skupieniu się na subiektywnych treściach, badacz społeczny może poznać obiektywne, w sensie społeczne czynniki, wzory, normy, społecznie zdefiniowane role i relacje. Także Znaniecki dostarcza metodologicznych uzasadnień dla badania wiedzy od dołu ku górze. Rzeczywistość społeczna jest taka, jaka jawi się działającym w określonych sytuacjach ludziom, a wszelkie próby mówienia o zjawiskach społecznych w oderwaniu od jednostkowego doświadczenia niosą za sobą ryzyko pomyłki. Prowadząc badania empiryczne skupione na aspekcie subiektywnego doświadczania, obiektywnych społecznych czynników, można wnioskować na coraz to wyższe poziomy społecznego zorganizowania. Od zasad rządzących interakcjami społecznymi, relacje społeczne, po wzory przyjmowane w grupach i całych społeczeństwach. W tym sensie socjologia Znanieckiego odrzuca możliwość wyjaśniania społeczeństwa na podstawie abstrakcyjnych modeli oderwanych od empirii i wyprowadzanych na zasadzie dedukcji oraz podkreśla, że systemy społeczne nie są zamkniętymi całościami. Stąd tak ważne jest dla Floriana Znanieckiego korzystanie z dokumentów osobistych, czyli wszelkich wytworzonych przez ludzi materiałów, dzięki którym można wnioskować o jednostkowych doświadczeniach, ich interpretacjach, działaniach. Są to na przykład listy, autobiografie, pamiętniki. Znanieckiego interesuje przede wszystkim to, w jaki sposób ewoluują systemy społeczne, jak zmieniają się proponowane przez nie wzory i normy w wyniku działań jednostek inkorporujących do tych systemów wzory i normy wcześniej uważane za obce, a pochodzące z innych systemów. Jednym z takich systemów jest także naród, który Florian Znaniecki definiował jako zbiorowość ludzi o wspólnej kulturze, zorganizowanych pod względem społecznym, niekoniecznie zaś politycznym. Co ciekawe dla Znanieckiego, to, że ktoś należy do innego systemu społecznego, nie oznacza z góry, że jest dla nas obcy.
obcym jest tylko wtedy, kiedy podejmuje działanie wobec tej samej wartości w rozumieniu Znanieckiego, ale działa w inny sposób, czyli nadaje jej odmienne znaczenie. Z tak rozumianą obcością mamy do czynienia oczywiście pomiędzy jednym narodem a drugim, pomiędzy jedną rodziną a drugą, jedną grupą przyjaciół a inną grupą, ale również w obrębie narodu, w obrębie grupy przyjaciół czy grupy rodzinnej. Jak pisał Znaniecki w studiach nad antagonizmem do obcych, jako obcych doświadczamy ludzi mówiących niezrozumiałym dla nas językiem albo też rozmawiających między sobą o sprawach nam nieznanych i zupełnie nas nieobchodzących. Ludzi, których zastajemy przy wykonywaniu jakiegoś rytuału społecznego lub religijnego, posiadającego widocznie dla nich ważne dodatne znaczenie, dla nas jednak niepojętego lub ujemnego. Ludzi reagujących na aktualne zdarzenia w sposób wykazujący, że uznają oni normy postępowania, których my nie uznajemy. Ludzi, którzy wierzą w dogmaty, nie będące dogmatami dla nas. Ludzi, którzy zajmują się działalnością kulturalną w dziedzinie, o której nic nam nie wiadomo. Ludzi ubranych w strój, jakiego ani my sami, ani nasi bliscy nigdy nie nosili, mieszkających, jedzących tak, jak myśmy nigdy nie mieszkali lub nie jedli. Warto na zakończenie przywołać słowa Zygmunta Baumana, który twierdził, że teoria Floriana Znanieckiego wybiegała dalece w przód i zapowiadała teorie, które dzisiaj uważamy za współczesne. Jak pisał Bauman, jeśli dzisiejszy socjolog postanowi z jakiegokolwiek powodu zajrzeć do pism Znanieckiego, uderzy go niewątpliwie ich niesamowita, zważywszy na ich wiek, aktualność. Lektura wywrze na wrażenie konwersacji z myślicielem sobie współczesnym, kimś pobudzanym przez te same całkiem współczesne troski i zainteresowania. Polskie uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu.